Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Bardzo się cieszę, jakim wspaniałym odzewem się spotkał wielki test Strongów. Bardzo się cieszę, że lajkowaliście profil na Facebooku. To cieszy. I postanowiłem, że a co tam? Takie wielkie testy, mimo że piwa no, czasem są zaskakujące. Słuchajcie, kupiłem sobie cztery wampury, dziesiątki. Żeby nie było, że ściema. Powiem wam, to nie jest tanie piwo. Ono kosztowało 3,99 sztuka. No to już prawie tyle, co za regionalne. Dobra, ale nie o tym. Więc pomyślałem sobie, skoro wielkie testy tak was rajcują, ja w sumie też je czasami lubię robić, aczkolwiek jest następny styl, który generalnie nie przepadam, ale być może wyjdzie inaczej, to jest piwo miodowe. Piwo miodowe. No i postanowiłem, że skoro więc tak, no to jeśli będzie 70 tysięcy subów na YouTubie, to wrzucam test, wielki test piw miodowych. Już wam pokażę, jakie piwa są. Znaczy, ja generalnie ten test nagram dzisiaj tak czy owak. I on sobie będzie czekał. Bo generalnie taki test jeść nie woła, więc jak ja go sobie zmontuję, on będzie sobie czekał, to na 70 tysięcy będzie, jak znalazł, choćby to wypadło, jak będę, nie wiem, gdzieś na wyjeździe czy coś, będę przygotowany po prostu. Także oczywiście im szybciej te 70 tysięcy padnie, tym szybciej pójdzie wielki test. Nie mam wszystkich piw miodowych. Okazuje się, że w ogóle ten trynd... Muszę troszkę poprawić kamerę. Ten trynd już jest zniżający. Wyobraźcie sobie, byłem w Drink Hali. No, kupiłem tam dosłownie bez tego, bo to Fassberg miodowe to z Biedronki. Argus miodowy to z Lidla. I Zacne miodowe to z Żabki. No to kupiłem tam zaledwie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem piw. Siedem piw. Ja mówię, to ja szczegra ten test będę robił. Ciechan miodowy oczywiście kultowy. Zduńskie, dwa razy miodowe. Trochę straszy, to dwa razy miodowe. Fortuna, miodowe ciemne. W ogóle są dwa miodowe ciemne. Fortuna, miodowe ciemne i piwo na miodzie gryczanym. No w zasadzie trochę lipa. No bo pewnie będzie można się domyślić, które jest które, ale no trudno. Koreb. Koreb, chyba jeszcze nie było na blogu. Koreb miodowe, oryginalne piwo miodowe. Łomża i Perła. Powiem wam, czego mi brakowało. Brakowało mi Kormorana miodnego. On też jest ciemny, to by było dobrze akurat. Ale nie było. Brakowało mi miodowego Trybunała. Trybunała. No i co? I chyba jeszcze miodowe było kiedyś z Jurajskie. No i to w zasadzie tyle. Także okazuje się, że ten styl, który był kiedyś takim polską specjalnością, niemalże jak porter bałtycki, tych miodowych u nas się robiło od groma i trochę, okazuje się, że on... Co więcej, słuchajcie, poszedłem do Intermarché, żeby kupić, bo mówię, może tam jest coś z tych, których nie kupiłem, bo mówię, na pewno jest Łomża i miodowej. Nie było ani jednego piwa miodowego. Jeżeli tam nie było piwa miodowego, to znaczy, że te miodowe się przestały sprzedawać. I to jest ciekawe. To jest ciekawy dla mnie konstatacja. Więc zaraz nagrywam wielki test piw miodowych, a zobaczycie go, jak przekroczymy 70 tysięcy subów. To jest 7 tysięcy. No co to jest 7 tysięcy? No nic. To jest nic, panie. Czyli generalnie ci, co nie subują, a oglądają, to zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj, czy tutaj? Nie, tutaj. Subskrybuj. Kto ma swoich znajomych, którym może polecić, to polecam im polecić, żeby kliknęli subskrybuj. No i co? No i jedziemy z tym koksem. No. To do zobaczenia na wielkim teście piw miodowych.